Nasze stanowisko, proszę sobie przeczytać. Trochę poczuliśmy się dotknięci jako Bydgoszczanie z klasyfikowaniem naszego miasta jako miasta kategorii B w stosunku do miasta Torunia jako kategorii A i chcieliśmy po prostu wyuczyć ten problem. Chciałem przeprosić, jeśli taki odbiór był tej mojej wypowiedzi. Za to intencją moją jest to, żeby jeśli jakieś wskaźniki, tak, jakieś klasyfikacje, jakieś opracowanie, to akurat jest przygotowane przez Uniwersytet Warszawski, klasyfikuje w taki czy innym miejscu takie miasto, czy inne miasto w naszym województwie. Ja chciałbym, żeby nie używać tych argumentów w dyskusji, gdzie powinniśmy współpracować, tworzyć dobry klimat współpracy. I powiem tyle, że zrobię osobiście wszystko, żeby te wskaźniki na tej liście w tych klasyfikacjach zmienić, żeby Bydgoszcz nie musiała, nie wiem, udowadniać, że jest naprawdę wspaniałe miasto, bo takim jest. Rozumiem, panie marszałku, że to zostało w wypowiedzi naukowej powiedziane, tylko proszę zwrócić uwagę, że jako marszałek całego województwa chcielibyśmy zwrócić uwagę, żeby w tej dyskusji dosyć ostrej na temat metropolii nie zaagniać sytuacji i nie doprowadzać do takich, że powiedzieć, odnawiania antagonizmów między jednym miastem a drugim. Jak najbardziej jesteśmy za współpracą i na takich kontaktach partnerskich, a nie kategoryzujących. Przyjmuję to jako... W takim razie bardzo dziękuję. Dobry gest, jednocześnie współpracy. Ja na pewno to do serca.